brama wjazdowa do rezydencji Kurnatowskiej. Na kolumnie szczycie siedzi lew, trzyma w łapie tarczę herbową, wyrzeźbiony w piaskowcu. Państwo widzicie dokładnie. Parkan na podmurówce, kolumny doryckie, a między nimi pręty stalowe zakończone w kształcie włóczni. Jest to parkan z początku naszego wieku. Widać ten bardzo rytmicznie rozmieszczone kolumny. To jest starsza część parkanu w stylu neorenesansowym z płciznami, a to wnętrze baszty. To, co się jeszcze oryginalnie zachowało wewnątrz. O, tutaj narożnikowa baszta z otworami szczelniejszymi. Tak, wyraźnie widać. I zakończona krenelarzem, który miał imitować dawniejsze blanki obronne. Jeszcze raz to ujęcie, ale od strony już ogrodu, dziedzińca przed pałacem. Tutaj wyraźnie widać te płcizny arkadowe. Dwa równe budynki mieściły się we wschodnim z ujeżdżalnia, a w zachodnim stajnia. Porządek dorycki, portyk sparty na kolumnadzie, tympanon trójkątny, w środku medalion. One są identycznie zbudowane. Te portyki są zwrócone do pałacu. Za chwilę Państwo zobaczycie boczne, dłuższe ściany, w których mieściły się dwie identyczne duże bramy, obramowane podwójnymi kolumnami doryckimi i na nich sparte są te tympanony. Tu oryginalna brama, taka znajdowała się w stajni, w zachodniej części. Ona zachowała się po dzień dzisiejszy. Reszta już zostało przebudowane, ponieważ budynki te zostały zamienione na mieszkania dla pracowników. Tutaj oficyna neogotycka, w której mieszkał rządca. Obramowanie wyraźnie widać, gotyckie, te ostre łuki zakończone, trochę okna już inne. Nad wejściem widać fryz w kształcie trójlistnego ornamentu. To się zachowało po dzień dzisiejszy. To jest widok z dnia dzisiejszego. I jeszcze raz cała fasada tego budynku i narożnik zaakcentowany ośmioramienną wieżą z jednej i z drugiej strony. Schodkowe jakby sklepienie zamykające ten dwuspadowy dach. I znowu zaznaczone łuki, elementy neogotyku. Ora et labora. To dewiza rodu Kurnatowskich. Nad głównym wejściem ten napis. Portyk trójdzielny. O, tu na dole widać to częściowe. Do góry na wysokości pierwszego piętra jest dwoma kolumnami podzielony na trzy części. Zachodnia część zwieńczona, flankująca wieżą. To jest wschodnia część. To są te młodsze części budynku. Korpus środkowy jest starszą częścią pałacu. Całość powstawała w drugiej połowie XIX wieku. Tu mamy krenelarz na samym wierzchu. Dachy są tutaj już kryte, zasłaniane atyką. Widać wyraźnie styl neorenesansowy. Tu mamy znowu tą starszą część środkową. Tutaj dach jest dwuspadowy, częściowo tylko zakryty tą atyką. No i wieża zegarowa do złudzenia przypominająca te kampanile, włoskie dzwonnice czasów odrodzenia. Ona odcina tą część zachodnią od korpusu głównego, środkowego. Teraz macie Państwo jeszcze raz całą fasadę
południowa fasada tego gmachu, a tutaj jest znowu zaakcentowana tą wieżą od strony wschodniej. Wyraźnie widać boniowanie, to są te takie żłobkowania w formie kwadratów, okna proste. To wszystko typowe dla renesansu. Jest to ten neorenesans. Wyraźnie Państwo jeszcze raz widzicie przejście od tej starszej, od części środkowej do tych bocznych skrzydeł. Część wschodnia, za chwilę Państwo zobaczycie wejścia dla służby bocznej, wejście, dwa takie wejścia. I tu mamy teraz od strony ogrodu pałacu wspaniałe przecinające się linie tej bryły architektonicznej. Duży taras na piętrze i wszędzie dużo ozdób balustrad. Widzicie Państwo medalion, a w nim postać świętego Jerzego o tratującego smoka. I fasada od strony ogrodu bogata w różne ornamenty i kolumienki, obramowania, pilastry. Prawa strona to część, w której mieściła się sala balowa przez parter i pierwsze piętro. Odcięta, zaznaczona, zaakcentowana znowu małą wieżyczką. Tutaj widać wysokie okna właśnie tej sali balowej, w której mieścił się chór na wysokości pierwszego piętra dla orkiestry. No i park krajobrazowy, cudowny park. W tej chwili jest ta złota polska jesień. Kilkadziesiąt gatunków różnych drzew mieściło się w tym parku. Tutaj po prawej stronie, Państwo nie widzicie, to jest piwnica ziemna. Wejście jak zwykle było od strony północnej. Gruba warstwa ziemi nie pozwalała psuć się różnym wiktuałom. I tutaj drzewo, cudowne drzewo z tymi różnymi konarami. Zda się jakby drzewo genealogiczne rodu kurnatowskich i mielżyńskich.